Szanowni, chciałem Wam pokazać proste, ale zawsze wzbudzające entuzjazm doświadczenie do wykonania w domu. Doświadczenie jest do wykonania z wodą, więc wykonujemy je w bezpiecznym miejscu, z dala od wszelkiego rodzaju sprzętu elektronicznego, prądu elektrycznego i tak dalej. Najlepiej w okolicach, najlepiej w kuchni. Można w zlewie, można tak jak ja, na wszelki wypadek wykorzystać dużą miskę. Mam tutaj szklankę z wodą. Szklanka ma równe brzegi, nie jest wyszczerbiona. Napełniona jest wodą prawie do końca, ale to tak naprawdę nie gra specjalnej roli. Może być tej wody troszeczkę mniej, troszeczkę więcej. Szklanka powinna być w miarę pełna. No i mam kartkę papieru. Mam kartkę papieru, to jest zwykły papier z drukarki. Wycinam z niej taki kwadrat czy prostokąt, troszeczkę większy niż, otwór szklanki. No i teraz przykrywam szklankę tym papierem. Starannie obracam do góry dnem. I puszczam. No i jak widać, papier się utrzymuje, woda się nie wylewa. Powietrze, które nas otacza i którego normalnie nie dostrzegamy, musi mieć jakąś tajemniczą własność podtrzymywania od spodu tej kartki papieru. Wystarczy podtrzymać to przez chwilę. O właśnie, bo jak za długo podtrzymamy, to woda się wyleje i może nam zmoczyć wszystko dookoła.